Wiele osób uważało to za zbyt surrealistyczne, że Władimir Putin zaatakuje wasz kraj, a jednak to się wydarzyło. Powiedz mi, jakie w ogóle nastroje panowały wcześniej? Czy ty, jako osoba pochodząca z Ukrainy, miałaś w swojej głowie taką myśl, że być może on faktycznie zaatakuje, czy raczej to odsuwałaś od siebie? Ja nie myślałam o tym, że będzie coś takiego, ja w ogóle nawet pomyśleć nie mogłam, bo teraz żyjemy w czasy demokracji. To nie jest tak, że no, to nie jest teraz XXI wiek. W ogóle jak może coś takiego zdarzyć? Jak człowiek nawet może pomyśleć, że teraz może być coś takiego strasznego i okropnego, że teraz wrócimy po prostu jak parę lat temu, nawet nie parę dziesiątków lat temu, wracamy w tą stronę. Tak nie może być. Ludzie teraz powinni być dobri, oni powinni umieć dogadywać się, rozmawiać, bo to jest czasy demokracji. Nie wolno po prostu, że także ludzie umierają. To jest strasznie, że te syreny, dzieci nasi, że kobiety, które są w ciąży, tak? I oni w tych ukryciach, oni dzieciaków i to wszystko są dzieci wojny, a co dalej, a jak dalej i to jest psychologicznie, i jaka jest sytuacja, a jak z rodzinami, że teraz wszyscy rozdzielnie, to tak nie może być. Po prostu chcę powiedzieć, żeby ludzie o tym pomyśleli, że to dotyczy każdego człowieka na ziemi, bo żyjemy tutaj po prostu na jednym świecie. Co z twoją rodziną? U mnie teraz mama została tam i ona jest sama, bo mój tata zmarł w zeszłym roku i powiem szczerze, że ja nie śpię, bo mama jest starszą kobietą i ja bardzo się martwię, bo po nocach po prostu czytam wszystkie grupy w telefonie, w internecie, bo boję się, że ona zasnie na przykład, tak? I po prostu ona przepuści tą sygnale, tak? Bo człowiek jest zmęczony, jak oni chodzą w ukrycie po 10 razy na dzień, po 5 razy w nocy, no człowiek nie może całą nocą, dobą i wszystkie dni po prostu chodzić, tak? On musi odpoczywać, I ja po prostu dzwonię cały czas do mamy, w nocy nie śpi i jak tam 4 rano, jak widzę, że piszą, że sygnały, że trwoga, tak? Że wychodzicie, schodzicie, idźcie do schowku, to ja dzwonię do mamy 4 rano, 5 rano, mi wszystko jedno. Ja nie śpię, ja dzwonię i po prostu pytam, proszę, żeby mama poszłam na dół, żeby poszłam w ukrycie i tam byłam. I tam była. I po prostu zatem ja płaczę i czekam, żeby ona mi po prostu zadzwoniła i powiedziała, że wszystko jest w porządku. Ale dzisiaj już nie płaczesz. Wspominałaś, że płakałaś przez ostatnie 3 dni. Teraz czujesz się silniejsza, widząc tych wszystkich ludzi, którzy was wspierają? Jestem silna i wszyscy jesteśmy silni, bo jesteśmy razem. Razem, jesteśmy razem. Razem to jest siła, to jest nasza moc i nasza siła, bo wy, inne kraje, wszyscy pomagamy, wspierają nas i w tym jest nasza siła. To jest najważniejsze i jestem z tego dumna, że jesteśmy wszyscy ludźmi i to jest najważniejsze.